No i dobra, w końcu jest jakiś przeciwnik. Ogólnie to witam w, jakby to powiedzieć, otchłani, nabijanie etapów. No, myślę, że to dobra nazwa, bo inaczej tego nie da się nazwać. Tym bardziej na 115 levelu, gdzie tylko w topce są, powiedzmy, mniejsze levele. Będę mógł mu omijać, o ile on mnie ominie. Dobra, muszę dać pionkę. Dobra, dobiję mu do ostatniego, no to już leży. Chyba, że no dobra, to leży. Ale chociaż jest jeden punkt podstępu. Zawsze coś. Dobra, no nie będę tak gadał, bo na tym levelu długo szuka mi walki. Tak samo w sumie na 8-5, bo mam 16 topkę. No i na tą walkę trochę czekam. No to w sumie wznowię, jak będzie jakaś walka, no bo nie ma sensu, nie. Dobra, to do zera. Kolejna walka z tym tancem. No niestety tym tropem no za dużych szans nie mam. Jakby to powiedzieć, łowca na tym levelu według mnie no lipa. Wiem, że ekwipunek no nie mam za dobrego ekwipunku, bo jednak jest na 85 level. No ale samo to, nie podoba mi się gra tropem na tym levelu. Tym bardziej, że jest tylko jedna broń na setny level na tropa od zimna z przebiciem pancerza, nie? No jedna broń, wow, gdzie z ognia jest kilka i to tylko chyba 35% na przebicie. A powiedzmy taka z miłka unikatowa, której nie trzeba składać, bo jedyną, która jest od zimna i ma przebicie pancerza, to jest tylko heroiczna tą, którą się składa. A mam tą od zimna jeszcze, czy ją zniszczyłem? Bo ona jest tak gówniana, że tu jest. No, czekajcie. Widzicie to? Niszczenie pancerza, no dobra. Czy CK, no to okej, ale SA. A gdzie jest niszczenie ten? Przebicie pancerza, no to jest po prostu masakra. No bo jednak, no, na zimnie się liczy te zamrożenia, ilość tur. No i to przebicie pancerza, bo to przebicie najwięcej bierze w tym zimnie. No ale jak tego nie da się walnąć, no to lipa. Dobra, tutaj lipa, bołowca. Mam zbyt kijoweku, żeby tak na tym levelu coś popykać. Na łowcy tym moim 109 to jeszcze okej, tam fajnie mi się pyka. Mało kto mnie ubija, ale takim to tropem trafić płonkę to lipa, no. Gdzie już na mnie jest gierka 1100, na nim nie ma nic. A na łowcy to no, wiadomo, podwójny. Ło, ma 22%, a i tak leżę, bo gierka mnie nawet dobije. No właśnie, siadła klątwa, ale i tak gierka. Dlatego na łowca jest fajny na tym levelu. Na łowcy to w sumie jak stoi na dwójce, to mało kto mnie ruszy, nie? Bo nie dość, że powiedzmy jakby przeszli mi wyższymi levelami, wyższymi, to wtedy mam tą wyższą postać, żeby ich jakoś tam ubić, nie? A na równi mojego łowcy, no ciężko. Kto przychodzi, to po prostu pada. Czy walnie, czy nie. PH też tam mam chyba już sporo. Mam. Dobra. Takie pytanie. A dobra. Znowu jak będzie jakaś walka, bo niby średni czas oczekiwania 25 sekund. A ja już czekam 38, no i 13 sekund. No i w sumie ten średni czas. No jest, nie. Ogólnie ma fajny do. No, jak widzicie, paladynów muszę bić od zimna, bo to chociaż ma przebicie pancerza. A tamto nie ma ten przebicie pancerza, to w sumie nawet to zimno nic mi nie da, nie? No to taka lipa. A i łowca na tym levelu ma jeszcze strzał w stopę, czyli że unieruchomienie, czyli nie podchodzi mi aż tak szybko, nie? To jest fajne. No dobra, jak na razie jest okej, okay, ale to no. Dopiero początek. Wczoraj jak walczyłem, to w sumie brałem to zimno pod palów i z każdym przerąbałem, nie? Wziąłem ogień, to od razu lepiej. No ale jak jest to przebicie, no to jest jednak różnica, nie? Blok przebicia, ale i tak wchodzi damage. Płonka, no i wygrałem. Dobra, jeszcze tylko 5 i będę miał Ethereum. A że ta postać jest na 150 level, będzie ekspiona. Na tym levelu mam nadzieję, że tropiciel coś tam robi. Więcej.
bo no itemki fajne, to znaczy na trapa są tylko te strzały. No to tam powiedzmy robię, klikam to Ethereum tak o, ale te strzały od zimna i tak dalej, no nie są słabe, są w miarę okej. Dlatego no zrobienie na jednej postaci etapu to powiedzmy tam z 10-15 minut. Dlatego no robię, nie? Na przykład tutaj na tropie robię, mam już 4 na łowcy 109 też bodajże coś takiego, albo trochę więcej, bo tam wiem, że w pierwszym dniu sporo wygrałem, no to tam chyba będzie tak z 5-6 Ethereum. Na tańcu jest chyba o 9 albo 10. No i tam jeszcze dwie pompki zużyłem ostatnio na łaźni, nie? Czyli no jest w miarę fajnie, tym bardziej, że jak będę expił postać na 300 level, o ile będzie endgame, no to wtedy będę mógł sobie kupować pomocnicze, nie? Powiedzmy na tanca albo coś, no bo kiedyś już w sumie myślałem nad tym, że jak będzie endgame, będzie ten, będę miał legi na 300 levelu, to po prostu zmienię się na tanca. No i to jest no coś takiego, że teraz staram się po prostu walczyć codziennie to jedno Ethereum zdobywać, czyli w sumie na łaźnie potem będę, jeżeli będzie łaźnie na 300, no to będę miał już pomocnicze albo strzały albo coś, nie? No to już jest plus. Dobra, 120 level, a kto to? X zabijecie, X. Nie znam. Już myślałem, że ktoś ode mnie zwyja, no. Okazało się, że jakiś, no, no name. Który jest czawczy, na dodatek. Dobra, chociaż dostał przebicie. Patrzcie. Jak to wejdzie, to jest fajnie, ale jak to nie wchodzi, to już jest gorzej, nie? Unik, dobra, masz płonkę. Siadła, no i teraz powinienem go. Ma 29% i wejdzie. Myślałem, że jeszcze drugi strzał wejdzie. No dobra, żeby już go ubić dla pewniaka. No to dobra, tak. Otwieramy skrzyneczkę. Dodaję 15 minut wyczerpania. Nie, to mi się nie przyda. Na Pandorze takie coś byłoby okej, bo teraz zacząłem grać na Pandorze i mam już 141 level. Prawie. No i tam też Ethereum codziennie zdobywam. Mam już chyba też jakoś 4 albo 5. Zresztą potem się zobaczy, bo na Pandorze zawsze na końcu klikam otchłań, bo no tam najszybciej szuka, nie? Dobra, chciałem powiedzieć, że dobrze stopuje, aż będzie walka, no ale już znalazło. I to chyba będzie brakowało jakoś trzech tych. Dobra, jakiś max 105 z Hoverynu. Kosisko. Czy on jest jakiś lepszy, czy. Nie wiem. Dobra, dam to. Teraz masz podwójny. 23 punkty, wow, dużo. No, dostał podwójny, jep. Wezmę tak. Jeszcze ile on tam miał procent, zanim dostało? 44. No i to jest to, jak ogień wejdzie, to wejdzie porządnie, a to zimno, to już no. Bez przebicia pancerza, to już gorzej. Dobra, stopuje, aż znajdzie walkę. Dobra, dało nam 100 level dropa, no to. Aha, lutek, myślałem, że. To ktoś inny, ale dobra, bije od ognia, tak jak ja, tylko że ma ABS-y, a ja nie mam w ogóle. No ale najpierw musi trafić tą płonkę i zgaduję, że już zmarnował. No, nie wiem za ile on tam ma płonkę, ale powiedzmy zmarnował już dwie płonki, znając życie, tutaj powinna być płonka. Tutaj dał podwójny, więc no, albo wtedy dał jakiś tam inny atak. A dopiero teraz druga płonka, no albo tak jak mówiłem, dwie płonki na początku poszły mu się jebać. Mam nadzieję, że nie ominie, bo to by zabolało. On się leknął. Dobra, ja też się leknę, ale to mało mi daje. Ale płonka mi zlazła, na nim cały czas jest. Muszę teraz przewrócić. Dobra, on tak przewraca, ja tak. Nie siadło mi. Dobra, łap to. Dobra, dostał. Klątwa, ale mnie zablował. Dam mistyczną, on się drugi raz leknął? Chyba tak. Nie, to nie ma sensu. Dwa razy się lekać, no i wygrałem. No. Pięknie siadło na końcu. Dobra, to teraz przekładam ekwipunek na maga i widzimy się zaraz. Wtedy na magu chociaż są jakieś ciekawsze walki, nie? No. No to do zaraz.
Dobra, dał mi Paladyna 87. A jak wiadomo, no Paladyn to najgorsza zmora każdego maga. Bo no, już ma zimno, ja w niego nic nie trafiam, to znaczy trafiam, ale nic mu nie biorę. A on jak we mnie wali, no to jednak coś mu wchodzi, nie? Dlatego no, jeżeli chciałbym magiem wygrać z palem, z zimnem, no to ciosy musiałyby mi wchodzić po 4K, czyli no to jest mało prawdopodobne, iż gdyż, ponieważ brakuje mi do tego szczęścia, no i tutaj siadł mi za powiedzmy te 3K, no i zblokował. Dobra, pchnięcie mu CK za wow, 2K niecałe. Dobra, to już siadło coś lepszego, no ale to tak czy siak jeszcze nie wygrywa mi walki, nie? Bo te ataki, no, nie chcą mi wchodzić, cały czas jest lipa. Zamrożenie mu siadło, no jak na razie 0 dotyków. 0 dotyków, mu coś, no, mu klątwa. Jak w ogóle siedzimy z tym broniący, czyli on? Nie, ja, dotyk na 100%, no to dobra. Masz to. Dobra, siadł mi dotyk. Ale to ataki są dalej su... O, coś lepszego siadło. Jeden lepszy atak. No i tak czy siak, kolejny dotyk na 100%, nie? Który nic mi nie dał. Nic a nic. Masz tutaj to. Ło, ale siadło. On już jest po ostatnim, ale... No i dotyk mu siadł. Wezmę tak. Dobra, coś tam siadło, ale to dalej nie jestem... Ja jestem po ostatnim talerze. Aj, no i to jest właśnie to, zmora każdego maga. Magiem napala ciężko, ciężko, ten, magiem napala ciężko, 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 czyli dobrze mówiłem. No ciężko, bardzo. Dobra, kolejny przeciwnik, o, już tancerz. Z tancami, powiedzmy, jak siądą ciosy, to jest okej. O, już jest jeden dobry cios. Też nie aż taki słaby, już słaby. Klątwa, już mnie teraz ze mną poleci. O, albo nie, dotyk, albo lek. I będę próbował mu omijać, oczywiście. Dobra, osłabię mu to. Ajdź. Dobra, to nie, no mam klątwę, ale i tak te 20% powinny mi zbić. Aha. Użycie specjalnej mikstury. To niezłe sobie zajął ten. Wybrał miejsce na używanie tej mikstury. No ale i tak to było logiczne, że mi walnie za te 16-20%. Bo no tancem. Jak mag ma 20-30%, to zadzior. No i maga nie ma. Nawet jakby miał ten ostatni ratunek. To znaczy zależy, może też nic nie wsiąść. No i wtedy będzie lipa. Ale wiadomo, no przeważnie tam powiedzmy, chociaż wejdzie ten trzeci cios, CK pomki, no to już lipa z magii. Dobra, stopuję walkę, bo jak na razie, no, czekam na przeciwnika i go nie ma. Dobra, tutaj jak widać dało mi zajebistego przeciwnika, 101. Tancerza, który ma o jakieś 200 damage w broni więcej niż tancerz na 85 level. Czyli już wiadomo, że przegrałem. Jakby to chociaż było kurwa wyrównane. Ale jaką ma bronię kurwa na setny level, to jak mam to zrobić, no. Jeszcze 15 punktów na nim straciłem, no. To jest jeszcze śmieszniejsze. No bo... Te 16 leveli przewagi jednak jest. A broń na 85 level daje tam... Ile to daje? W sumie zaraz sprawdzę. Paladyn. Tak czy siak, ma 78 level, ma jakiś tam chyba, ma dotyk na pewno, bo z nim walczyłem. No i kolejny dotyk na 100, no. I mam nadzieję, że w sumie będzie bił od zimna. Nie, on pewnie będzie bił od ognia. Albo od błysków, nie, od ognia. Ostatnio jakiś paladyn nie bił od błysków, to no... Nie było aż tak dobrze, no, mówiłem, ma dotyk. Masz to. Masz porażenie. Ło, 2300. Słaby cios, mu kolejny dotyk.
Masz porażenie, mi dotyk. I mam na razie nad nim przewagę. Dalej mam nad nim przewagę. Masz tak. Ma 14%, ja 80%. No i wygrałem, ale siadło. Albo nie siadło za 2K. Raczej nie ma po prostu ostatniego ratunku. Orzeźwienie. To no dobra, tam wezmę. Niech leży. Zawsze tutaj mam 2, tu 4, to mam 6 minut, czyli no jeden resp cały mi skraca. No a ten, robię pauzę, no bo przeciwników jak na razie nie ma. Albo dobra, są. I kto? 88. O, no to trafiłem na Denvera raczej. Ehem. Ten tu pewnie zadowolony. Bonus przeklęty. Tak? Bo czekam direkt do... No. Dobra. Lecimy. Tak. Siądzie mi dotyk, czy będę musiał się leczyć? Dobra, mam jeszcze trochę HP. Teraz się uleczę. I teraz mówalny. Tak. Jak na razie zero dotyków, no. Dobra, on jest postać, było go legendarny, ubrał mi dotyk. Jak przykro. No i już myślałem, że wygrałem. No i wygrałem, dobra. Dobra, mam 7 na 12, to jeszcze trochę. No i myślę, że ogólnie na tym... Dobra, 85. Wow. No, Denver się zdenerwował. Dobra, masz tak? Ło, wow, Felgen. To w sumie jeden z lepszych magów, tych wojów. Orzetka. Ło, wow, ma dwurękę, jak on mi walnie, to... Będzie się działo w tej walce. A, i nie dokończyłem. No, myślę, że na tym magu, jak skończę te etapy, to zakończymy ten odcinek. I po prostu nagram kolejny z Łowcy 109 i Tanca. No bo jednak ten odcinek, jakbym nagrywał te 4 postacie, to by trwało z 30 minut. Nie no, więcej, jak te powiedzmy no z 40 minut jeszcze na Tancu te walki. No długo by to trwało, a że no... kurde, dobra, lek. A że no... aby się długo montowało i tak dalej. No to myślę, że podzielimy to po prostu na 2 odcinki. Czyli w sumie wrzucę ten dzisiaj, chyba. A z Łowcy i... oj, ci padłem. Łowcy i Tanca jutro. Chyba. No i ogólnie niedługo wracam robić live'y. W ferie, jak będę miał. Taki cel. Ale czy mi się to uda, to no... wiadomo, plany jak plany. A zawsze jest trudniej niż się planuje. Zawsze pod górkę. Jakie masz aku? Ukrywasz. Dobra, kogo mi dało? Kurde, no. Nie mam szansy z nim wygrać w tym eku, ale chciałem zobaczyć, jak mi błyski będą wchodzić. Ale dobra, no. Zawalczę już normalnie. Masz tak. Myślałem, że rzetka to słaby atak po prostu. Tutaj też słaby atak. Bo ogólnie Tishnut ma podwójną orzetkę. Dobra, wezmę. Dobra, dotyk się. Tak właśnie myślałem. Albo dotyk mi siądzie, albo będę się lekał. No i siadł dotyk, no. Dobra, tak. Orzetka na cios jest za 3K, kurde. To KO. Dobra, tu się lekną. Co jak co. Ej, myślałem, że już będę miał turę, a tu jeb. I masz porażenie. No i wygrałem, no jeb. Ominięty ratunek. Dobra. Kolejny przeciwnik. Ile mi tam brakuje do końca etapu? 2. Czyli jedna wygrana walka, albo 2 przegrane. Czyli no wolałbym wygrać, no. Tym bardziej, jeżeli ja tu mam punktów do top 50, raczej już chyba nie wbiję. Chyba, żebym marnował te 2 godziny codziennie na tej jednej postaci. Ale nie, ja nie będę marnował 2 godzin na tej postaci. Dlatego, no, chyba do top 100 też coś jest. Chyba 20 waluty. Czy ileś, to może tam. No i tutaj wiadomo.
to nawet nie ma sensu, jak wiem, że padnę, bo to jest paladyn. To jest coś takiego, jakby słaby paladyn walczył z tancem. Wie, że nie ma szans, bo jest gównem. A tancerz, jak ma ogarnięte umiejętności, no to paladyn słaby nie wygra. No i kurde, mu dotyk. Ło, cios mi ładny siadł. Tu już gorszy. Jakiś dotyk, maybe? Dobra, i zamrą dobry cios w miarę. Jak na walce z palem, no to te 2K to jest sporo. Blok. Nie, zmieniałem już na leka. No i klątwa. Dobra, dotyk siadł. Mogę omijać. Daj mi turę. Please. Ominę. Klątwa. Ale mu wsiadło tych bonów. Nie to. To jest pierwszy? No dalej, Black. O, drugi jest full, lol. Albandi trzeci. To się w sumie cały czas zmienia. Wczoraj chyba Mykoś był trzeci. Ale padł ze mną chyba 2 razy i stracił bodajże 50 punktów. Ale ogólnie walczyłem z Mykiem wczoraj tym moim tancem. To wygrałem chyba 2 walki i padłem 3. Albo 2, bo wiem, że w jednej walce miałem laga i miałem złe Q, nie? Dlatego jak na razie dobrze idzie. No i zajebiście. Tak powinno wchodzić z tymi paladynami. No i już wygrałem, tak? Dziękuję, Ethereum. Dziękuję, dobranoc. No i zajebiście. Dobra, no to tym akcentem kończę ten odcinek. O, tu jeszcze skrzyneczkę otworzymy na koniec. No i dostałem laga. No to dam F5, zobaczymy locik i odejmuję wyczerpań. Zawsze coś, jak na zwykły się wjadł. No i widzimy się w następnym odcinku. Z łowcy 109 i tance 85. No to do.